Siemano wszystkim, z tej strony Husiek. Witam Was w kolejnym technicznym Huśku i dzisiaj jest znowu w roli operatora Maja. Cześć wszystkim. Cześć wszystkim i słuchajcie. Dzisiaj klawiatura dla graczy od firmy Tesoro. Model Durandal, tak? Durandal, dobrze czytam, bo ja widzę to od boku. Durandal. Ultimate wersja eSport, czyli ta najwyższa. Dopiero co w Polsce się pojawiła. Klawiaturka jest w cenie 550-545 zł. Mniej więcej w takich cenach się waha. Klawiaturkę dostałem od sklepu hardpc.pl, także wielkie dzięki. Niestety nie doszła mi folia bąbelkowa, którą prosiłem tyle razy, więc mam nadzieję, że się chłopaki poprawią. Podpadka. Kamil dostanie opieprzkę. Więc tak, klawiaturkę. Klawiaturka jest metalowa, co dziwne. Nie wiem, czy to dobrze widać. Posiada dwa rodzaje przycisków, redy i blacki, czyli blacki mamy troszeczkę, są cichsze, a cichsze, a redy są głośniejsze. Klawiatura jest oczywiście podświetlana w trzech albo czterostopniowej skali, chyba trzystopniowej skali czerwoności. Posiada dodatkowo hub na dwa porty USB i dwa wejścia audio, mikrofon i sławki. Możemy sobie to tam podłączyć, aby ktoś używał, to od razu sobie ma. Mamy 6 trybów przypisania klawiszy. Co tu jeszcze mamy? Wszystko jest po angielsku, więc ja się za bardzo na angielskim nie znam, musiałaby to Maja czytać. Ale mniejsza z tym. Dobra, przejdziemy sobie do rozpakowania. Klawiatura nie jest tania, także zdaję sobie sprawę, że jednak nie każdy sobie pozwoli na kupno takiej klawiatury. Dobra. No w ogóle taki poręczny uchwycik możemy sobie wziąć i przenieść gdzieś dalej. Otwiera się ją w dobry, ciekawy sposób. Okej. Klawisze dla graczy z wyciągarką. 4 klawisze WSAD. Jakby ktoś potrzebował, tutaj może obznaczyć. Nie chcę wyjść. Orzesz. A! Nie wyjdzie. Dobra, wyciągnijmy ją w ten sposób. Zabezpieczona jest. Tak, zabezpieczona jest dosyć mocno. Mamy taką. Gąbeczkę? Gąbeczkę, no. Taką gąbeczkę właśnie, gąbeczka. Mamy plastik, co się rzadko zdarza w klawiaturach. Nawet na plastiku mamy Tesoro napisane. Ale dawniej były takie. Co? Dawniej były takie plastikowe. No dawniej były takie, teraz już tego nie robią. Wycwanili się. Później mamy folię jeszcze, dodatkowo, zabezpieczenie. Klawiatura waży prawie 2 kg, także troszeczkę jest ciężka. Mamy, ja na to mówię, płetwa. Płetwa jest pod nadgarstek. Ją sobie montujemy na dół. I mamy ją pod nadgarstkiem, także do niej przyjdziemy za chwilę. Dobra, mamy kabel. Kabel jest zaczepiście gruby. Rozpakujemy sobie kabel. Chwilę zejdzie. Będzie słychać takie tyk-tyk. Okej. Mamy kabel. Kabel czarny w oplocie, dosyć grubym i sztywny. Także nie będzie nam się gdzieś pelętał pod nogami czy coś. Zaraz sprawdzimy sobie długość kabla. Kabel na moje oko gdzieś 2 metry. Na kablu później mamy, nie wiem jak to widać, złącze USB. No wiem, złącze USB pozłacane plus 2 jacki na stereo wyjście, czy na audio ogólne wyjście i wyjście mikrofonowe, którym sobie właśnie tam później podłączamy dodatkowe na przykład słuchawki z mikrofonem. Jeszcze coś tutaj mamy. Coś nam Tesoro dołożyło w takiej ciekawej kopercie. Jak sobie o, otworzymy, to mamy tak. Płytka ze sterownikami. Całkiem spoko.
drugiej strony mamy jakąś taką mini instrukcję obsługi, pokazane co mniej więcej i tak dalej. No i reklamówka od Tesoro z ofertą myszek i takich innych klawiatur. Czyli taka, wiecie, standardowa, co my jeszcze ciekawego mamy w ofercie. I to by było na tyle. Czyli płytka i jakieś tam parę informacji. Sama klawiatura. Całkiem spoko się prezentuje. Oczywiście cała jest podświetlana. Mamy ten 3 albo 4-stopniowe podświetlanie. I tak, klawisze systemowe, funkcyjne mamy właśnie na redach, a klawisze growe pisane są na... na blackach są systemowe, a na redach są klawisze z literami. Zresztą co słychać? Nie wiem, czy to będzie słychać. I klawisze systemowe. Są troszeczkę cichsze. W grach macie możliwość też wyłączenia klawiszy systemowych, czyli jak na przykład sobie klikniecie tam Shift i Tab, nie zminimalizuje wam się wtedy okno z grą. Czy jak wciśniecie przycisk Windowsa, też wam nie zminimalizuje się. No dobra, jestem z powrotem, miałem telefon, więc musiałem sobie odebrać. O czym to ostatnio mówiłem? O klawiszach. No, klawisze są troszeczkę cichsze, no i mamy właśnie tą funkcję blokady klawiszy systemowych pod grami. Tak jest spoko opcja. Folika, tutaj mamy... O, jak ja to lubię. Tutaj mamy oczywiście cały nasz pan taki wyświetlacz, wiecie, no standardowo caps lock, scroll lock i tak dalej. Informacja, że klawiatura jest podświetlona. Płetwę montujemy tutaj, za chwileczkę sobie zamontujemy, zobaczymy. Dodatkowo mamy nóżki, żeby ta klawiatura była troszeczkę wyżej. No i sam tył, czerwona taka zaślepka z papieru. Mamy dwa porty USB, gdzie sobie możemy podłączyć na przykład myszkę dla wygody, żeby nie zajmować sobie miejsca przy komputerze w porcie jakimś. Bądź pendrive i tak dalej. No i dwa wejścia audio, wejście i wyjście raczej, mikrofonowe i słuchawkowe, dla gracza całkiem wygodna opcja. No i w zasadzie to by było wszystko. Niby klawiatura metalowa, ale takim plastikiem gdzieś tutaj się coś się pojawia. Gdzie nie, gdzie mamy taką wstawkę, aby metalowy, bym powiedział. Ale nie jest to jakaś, nie jest to jakiś metal. Wow, nie wiem. Dobra, spróbujemy jeszcze sobie załączyć tą płetwę. Ogólnie spoko na wcisk. No i klawiatura prezentuje się w ten sposób. Nie wiem, czy mi wystarczy kabla. Ok, no i jesteśmy sobie z powrotem. Podłączyłem klawiaturę, żeby wam pokazać, jak ona podświetla się. Teraz jest w trybie takim ściemniania i rozjaśniania. Jak widzicie, klawisze właśnie na redach mamy podświetlone na czerwono, czyli wszystkie klawisze literowe, cyfrowe i tak dalej mamy właśnie na tych czerwonych wstawkach, na czerwonym podświetleniu, a klawisze na blackach są właśnie podświetlone na taki biały kolor. Nie wiem, czy to dobrze widać, ma ja widać? Myślę, że tak. No. I tak właśnie klawiatura jest ogólnie podświetlana. Jak się będzie sprawować dalej, zobaczymy. Tutaj oczywiście po podłączeniu mamy wskaźniki, świeci nam się też logo Tesoro. Całkiem fajnie wygląda. Jak sobie popróbuję, to dam wam znać, co sądzę o klawiaturze. A tymczasem to wszystko i do zobaczenia w kolejnym Technicznym Łóżku. Dzisiaj była ze mną Maja. Cześć! No to trzymajcie się, jeżeli wam się oczywiście podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz i po więcej mini recenzji zasubskrybujcie kanał. Pa, pa! Cześć!